Bezpieczeństwo naszych pociech jest najważniejsze. Każdy rodzic o tym wie i na samą myśl o tym, że nasze dziecko każdego dnia przechodzi przez ruchliwą ulicę, budzi w nas niepokój. W Rudzie Śląskiej na przejściach dla pieszych jest bezpiecznie, ponieważ nad bezpieczeństwem dzieci każdego dnia czuwają służby mundurowe. Dokładnie, tak jak co roku inauguracja roku szkolnego wiąże się z zwiększeniem obowiązków dla Straży Miejskiej, dla Policji. Jak co roku szczególną uwagę kierujemy dla dzieci, które rozpoczynają naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. No, dzieci to jeszcze nie mają wyrobionych nawyków, no i muszą nauczyć się samodzielności. W związku z tym na tych najbardziej niebezpiecznych przejściach dla pieszych, które nie są zabezpieczone przez stopków lub gdzie nie ma sygnalizacji świetlnej, strażnicy kontrolują, przeprowadzają dzieci przez jezdnię. Ulice w Rudzie Śląskiej, na których możemy spotkać mundurowych, to Gwarecka, Bytomska, Halera, Wyzwolenia oraz 1 Maja. Dziś widząc natężenie ruchu przy ulicy Halera w Rudzie Śląskiej przed godziną 8 rano w rejonie szkoły podstawowej nr 1 odetchnęliśmy z ulgą, że jest ktoś, kto w tym rejonie czuwa nad bezpiecznym przejściem dzieci przez pasy. Powinny być pasy zwalniające. Przede wszystkim kierowcy by troszkę zwolnili, a dzieciaczki byłyby bezpieczniejsze. Dlatego widok strażnika w kamizelce przeprowadzającego dzieci troszkę studzi kierowców. No i dzieci też wyrabiają sobie taki odruch, że ulica jest niebezpieczna, że nie można na nią wbiegać. Trzeba zachować szczególną uwagę, spojrzeć w lewo, spojrzeć w prawo i dopiero wtedy przejść przez jezdnię. Akcja służb mundurowych Bezpieczne Przejście rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego. Wczoraj też pan stał tutaj, pomagał, bo mamy remont w szkole, to ja też trochę pomagam szkole. Jak mnie nie ma, to pan stał i zatrzymywał po prostu ruch, żeby dzieciaczki mogli bezpiecznie przejść. Standardowo taka akcja jest prowadzona przez, w takim szerszym wymiarze, przez pierwszy tydzień roku szkolnego. Wiadomo, że w tym czasie lekcje są takie troszeczkę ruchome, plan lekcji jest jeszcze często zmieniany, dlatego dostosowujemy się do potrzeb dzieci. No i w tych godzinach, gdzie większość tych pierwszych klas rozpoczyna lekcje, strażnicy stoją, kontrolują i przechodzą. Przeprowadzają te dzieci przez jezdnię. Choć w wielu miejscach nad bezpieczeństwem dzieci czuwają służby, to i tak warto codziennie powtarzać: uważaj na drodze.